beczko moje, beczko moje. Jak bez ciebie porozłożę cały gnój. Jak poran pobronuje, jak posieje, pomałuje. Bez Ursusa nie da rady, panie mój. Witam serdecznie, z tej strony Dominik z kanału Gospodarstwo Jasice. Dzisiaj już mamy zakończenie siewu i tego trawnika. W końcu udało nam się tutaj to skończyć w miarę. Zrobiliśmy to już właśnie te obrzeże, było widać w wcześniejszych odcinkach. Teraz tylko zostaje właśnie same podrywanie i czekamy na efekt końcowy. Troszeczkę tam trawy zabrakło na koniec, ale to już kwestia, już później się dosieje, dokupi się resztę tej trawy i się trochę tam doda. Drzewka fajnie wyglądają już z słomą i z tym obrzeżami z kamienia. Ja to robię wszystko naturalnie, tutaj chcę zrobić naturalnymi materiałami obłożyć. A jeśli chodzi o słomę, to zostaje, no, chcę wykorzystać resztę mojej słomy, co mam jeszcze w oborze, żeby to już wykończyć ile się da. A później sobie na spokojnie zębki drzewne będę robił i to już dalej będę to rozkładał wśród właśnie tych roślin. Zostanie tylko już później popiołem posypać jako nawóz i troszeczkę na jesieni posypię to już wapnem. I zostaje jeszcze tylko gnojówkami polać te rośliny, żeby lepiej owocowały i może coś bardziej większe wtedy byłyby te owoce, co już się już pojawiły na niektórych już jabłonkach. Porzeczki w tym roku jest bardzo dużo czarnej. Zobaczymy jak to jest z malinami i te nowe nasadzenia to jeszcze dopiero na pewno będą w przyszłym roku dopiero już owocować. I chciałem się zapytać jeszcze jedną rzecz. Mam na porzeczce takie czerwone plamy na liściach. I zastanawiam się, czym to zwalczyć. Bardziej chciałem coś spróbować naturalnego. Jeśli nie ma nic takiego naturalnego, żeby to zwalczyć, to jakiś środek może być chemiczny, jak już w ostateczności. Także chciałbym, żeby ktoś tutaj mi w tym pomógł. Więc poproszę o taką pomoc. Więc kończę na dzisiaj ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!